Cieszę się, że do tego dnia doszło. Muzyka jakby jest bardzo taka zazdrosna. Tekst napisał mi się sam. Ja bardzo lubię te momenty, bardzo je szanuję. Lubię iść za jakimś instynktem i lubię odpalać ten swój psi węch. Lubię w ogóle ten stan. To najbardziej lubię, jak pojawia się melodia. Banalne pioseneczki, które jednak mają taką moc, niezwykłą moc sprawczą. Ale muzyka jest tym, co ci wjeżdża w ciało natychmiast. Nie wiem, kto to napisał. Moja mama? Jak ja się z tego wyłączę? Nie mam nic do powiedzenia. Bez komentarza. To ciekawe jest. No ciekawe, ciekawe. Jeżeli interesuje cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Nie wiem, od czego zacząć, ale od tego, że cieszę się, że tutaj jesteś, Mela, że dziękuję ci, że możemy się spotkać w końcu przy tym czwartym zbliżającym się albumie, przy nowym singlu. Dziękuję za zaproszenie, też się cieszę. I cieszę się, że do tego dnia doszło i że udało się jeszcze jesienią wypuścić po prostu taką jakąś iskrę, która zapowie ten piąty album już. Choć spotykam się z tym, że są osoby, które albumu Astronomia Poety Baczyński, który nagraliśmy razem z Kwadrofonikiem, nie liczą jako czwartego albumu. Tylko jako album dodatkowy, ale jednak dla mnie to jest tak ważny album, tak ważny etap, że w sumie to teraz jesteśmy na etapie piątej płyty. No i faktem jest, że no sporo wody upłynęło od Spadochronu i to mija 11 lat od premiery od tej premiery płyty. Tej płyty. No tak. Niewiarygodne. 9 listopada ponoć, bo ja o tym nie pamiętałam już, ale wypuściłam single Odprowadź. Tak, dokładnie tak. Zwiastujący migawkę. Czyli ten trzeci album, no dzieją się, fajne są te etapy w sumie. Tak sobie myślę, że no one trochę też trwają, nie? Tak. I teraz zaczyna się twój nowy etap. I czy można mówić o wielkim powrocie Meli Kotelu? Ja myślę, że można mówić jakkolwiek, ale dla mnie, ja nigdzie nie zniknęłam, nigdzie daleko nie byłam, tak fizycznie, materialnie, na prawym brzegu Wisły. Mieszkam też w Warszawie. Też jestem osobą, która w takim trybie codziennym pisze. Więc ja po prostu na pewno jestem osobą, która w tym okresie ostatnim nie eksponowałam swojej twórczości. Teraz przyszedł czas na jakieś spotkanie się z innymi też, nie? Ale w jakimś takim codziennym trybie jestem po prostu osobą, która cały czas coś tworzy. Jakby ciągle coś przeze mnie przepływa, ja to sobie zapisuję. Co z tym będzie, nie wiem, bo to też nie jest do końca tak, że jak ja sobie nagram na dyktafonie piosenkę, bo coś po prostu przyjdzie mi do głowy, to że ona koniecznie trafi na kolejny album, bo okazuje się, i to jest dla mnie w jakimś sensie po raz kolejny odkrycie, że ja gdzieś działam w takim bieżącym trybie i muszę być po prostu w procesie takim z wysoką temperaturą, żeby działać piosenką. Jakby niechętnie wracam do tego, co zostało zapisane na przykład w zeszłym roku latem, podczas moich po prostu górskich przebieżek, powiedzmy. Czyli po prostu zaczynasz tak zawsze z nowym startem, że nie ma tego, że się gdzieś cofasz, tylko tak jak utwór Harmonia, zakładam, że to jest świeży utwór, świeżo napisany. Z wiosny, tak. Z wiosny, tak. Czyli świeża sprawa. Czyli nie zdarza ci się, że odstawiasz muzykę na bok i ci, którzy może myśleli o tym, że Mela się gdzieś tam zaszyła pod ziemią i powiedziała, nie piszę. Nie było takiej sytuacji. To też tak nie jest, ale wyobrażam sobie, że w świadomości odbiorców, słuchaczy, tak może to wyglądać. Ale też faktem jest, że życie jest bardzo różnorodne, składa się z różnych obszarów, więc czasami po prostu jest etap intensywnej pracy zawodowej. Czasami jest etap, nie wiem, jakichś działań takich w życiu prywatnym. I gdzieś tam bardzo mi na tym zależy, żeby, mówię to już tak zupełnie prywatnie też, żeby gdzieś umieć balansować. Mój zawód jest na tyle ekstremalny, czyli wiesz, jak już przychodzi premiera płyty Trasa, no to ja się, muzyka jakby jest bardzo taka zazdrosna w ogóle o inne sprawy. Ja się wtedy jakby angażuję w to całą sobą. Więc żeby to mogło działać, to ja też robię sobie takie okresy, kiedy jestem bardzo mocno w domu. Czyli czyli rozdzielasz te światy. Świat jakby osobisty i ten świat muzyczny, kariera. Też nie da tak sztucznie tego oddzielić, ale faktycznie rzucam się wtedy na główkę w to, żeby po prostu, nie wiem, zdobyć jakieś nowe też zasoby wewnętrzne, coś przeżyć po prostu innego niż pojechanie w trasę, żeby móc potem też poczuć ten moment, w którym no te piosenki się będą pisać, tak? No to jedno jest pewne, tutaj dodam, że na pewno tęskniliśmy. Na pewno tęskniliśmy. Ja na pewno tęskniłem, chociaż jakby ostatni album, czyli Astronomia Poety, bardzo mi się podoba. Też gratuluję wydania na winylu.
w ogóle piękna sprawa, że on się pojawił i to pojawił się teraz świeżo. Tak. Więc też gratuluję tego, bo dziękuję. To taki kolekcjonerski motyw dla twoich wiernych fanów. Tak. To myślę, że była taka wisienka. I dziś harmonia, to jest tak. Już dopiero, to jest jakby nowy etap, nowy rozdział w twoim życiu. I powiedz mi o życiu artystycznym oczywiście, ale zakładam też, że wiele twoich osobistych rzeczy wpłynęło na to, że napisałeś ten album, bo jakby nierozłącznym cechą twojej twórczości jest to, że ty używasz wyjątkowych słów, opisujesz twoją twórczość jako poezję swojego rodzaju. I co cię zainspirowało do tego nowego rozdziału życia? Bo często mówisz o naturze, o zjawiskach naturalnych. Tak, naturalnych, dokładnie. Więc co było tą inspiracją? Wiesz, tych inspiracji, one są bardzo różnorodne. Ja zaraz się pewne pytanie konkretnie, co było inspiracją do napisania harmonii, tak? Mm-hmm, tak. Banalna sprawa. Ja po prostu byłam sobie wiosną z bliską osobą w pewnym czasie w Rzymie. Słuchaliśmy dużo zespołu Uwaga. Future Islands i rozmawialiśmy z Markiem Dziedzicem, z którym wtedy próbowałam zdalnie pracować o tym zespole, oglądaliśmy różne wykony na żywo tego bandu i zaczęliśmy sobie pracować nad piosenką, która właśnie wzięła się trochę z tej iskry właśnie. I tekst napisał mi się sam i ja bardzo lubię te momenty, bardzo je szanuję, czyli po prostu mam takie aha, okej, okay, dobra, co się napisało? No dobra, co się napisało to? I wtedy z tym nie dyskutuję, jak czuję, że to jest jakieś takie bardzo osadzone. I wiesz, z tą harmonią to jest w ogóle tak, że podkreślę jedną rzecz, też ta piosenka miała zupełnie inny tytuł roboczy, ale nie powiem jaki, żeby nie psuć tutaj nastroju Państwu. Natomiast wiesz, jakby ogólnie ten album, tak czuję, bo jestem cały czas w procesie, ale jest trochę historią, moją opowieścią o moim dorastaniu, dojrzewaniu, ale tak na naprawdę. Mhm. Czyli co przez to rozumiem? To, że zaczynasz z pewnej perspektywy już dorosłej osoby patrzeć na miejsce swojego pochodzenia, to troszeczkę rozmawialiśmy o tym przed anteną. Troszkę, a nie troszkę, nawet bardzo trzeba zakwestionować jakby te przekonania, które po prostu gdzieś tam zaprzęgasz, nie? Po drodze. I po prostu weryfikujesz tę konstrukcję swoją troszeczkę i adaptujesz się do takiego, no, dorosłego życia, jakby. Ja mam mnóstwo wniosków płynących właśnie z tego i wiesz, może nie będę tych wszystkiego zdradzać, tych wszystkich swoich myśli, bo one jakby gdzieś będą w pewnym sensie zawarte w tych warstwach piosenek, ale ja na pewno mogę jedną rzecz zdradzić, że dochodzę do tego, że coraz bardziej się człowiek jakby z czasem dorastając jakiś coraz bardziej jakby odnawia w sobie tą taką dziecięcość i mam na myśli to, żeby jednak cieszyć się tym życiem, nie za dużo rozkminiać, też jakby nie obrażając rozumu, ale jakby szukać żywiołowości, jakiejś pasji w sobie, jakby tych wszystkich rzeczy, które odpalają nasze talenty i sprawiają nam radość i układają szansę na spotykania się z innymi osobami, z ludźmi, tworzenia czegoś razem. W ogóle tak sobie uświadamiam czasami, że granie w zespole, nie? To jest w ogóle jakiś rodzaj takiej harmonii. No, tutaj szukasz, nawet jak grasz w Słuczechę, to wszystko jest naprawdę skrojone na tip-top. To jest niesamowite móc w ogóle współdziałać z innymi, nie? I ta harmonia, której punktem polaryzacji w jakimś sensie jest chaos. I my tak po prostu w drodze do tej dorosłości próbujemy tak porządkować się, nie? Tak to próbować uporządkować ten chaos. No pytanie brzmi, czy to się po prostu w ogóle da. Czyli czy to szukanie proporcji jakiejś, takiej, która cię napędza, czy cię odżywia, sprawia, że jesteś szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. To czy to, jakie to ma być w ogóle? Czy to w ogóle nie jest właśnie coś zupełnie unikatowego i tak dalej, i tak dalej. Na pewno ten utwór, Harmonia, na pewno można, i tak taka też była moja intencja, jakby można tak troszeczkę brać pod włos, tak, że jakby jest to jedna strona jakby tej samej monety, a po drugiej stronie jest ten chaos właśnie. Że tutaj się gdzieś równoważą się to. Gdzieś to w jakimś sensie może być to samo, nie? Właśnie. I teraz tak.
to się cały czas gdzieś we mnie tworzy. Pytanie, jak to po prostu, jak te różne rzeczy, wiesz, ubrać, jak z tego skonstruować song, piosenkę, to jest w ogóle ciekawe, nie? Mhm. Trzeba po prostu też iść za impulsem. Ja jestem osobą, która, ja jestem impulsywna, w takim sensie, że lubię iść za jakimś instynktem i lubię odpalać ten swój psi węch. Lubię w ogóle ten stan taki, że ja po prostu... to nie jest gwarantowane nigdy, nie? Ale tak, dużo pracy z intuicją i taka próba właśnie bycia tym procesem jednocześnie. W ogóle bardzo fajnie, że ty mówisz to w ten sposób. Bo bardzo, bardzo mi to pasuje do sposobu wypowiedzi w piosenkach, że ty tak bardzo dużo masz myśli w sobie i że masz takich wiele rzeczy połączonych, że dla ciebie mam wrażenie, że piosenka to nie jest tylko piosenka, że to jest jakaś duża mapa myśli. I właśnie jestem ciekaw, jak u ciebie to w procesie wygląda. Czy najpierw tekst, czy najpierw muzyka? Co jest pierwsze? Co było pierwsze w harmonii? Co było pierwsze w harmonii? Muzyka czy tekst? Tu akurat była muzyka, w drugim kroku był refren, potem były zwrotki, ale wiesz, to najfajniej, to najbardziej lubię, jak pojawia się melodia, chociaż mi się zawsze melodia pojawia z tekstem. I to, jak już się pojawi tekst i melodia razem, to potem tą harmonię w utworze się jakoś dość łatwo znajduje. Potem kolejnym trudnym etapem w ogóle w tworzeniu piosenek jest, uwaga, o czym wie Bartek Wąsik najlepiej, jest zaaranżowanie utworu. Czyli to jest podejmowanie moim zdaniem bardzo ważnych decyzji, takich dotyczących tego właśnie, jakie instrumenty ten utwór, jakie wybrzmią instrumenty w danym utworze. Także ja lubię moment, w którym pojawia się właśnie ten tekst razem z melodią. Wtedy wiem, że jestem w domu. Okej. Powiedziałaś też bardzo, w sensie napisałaś bardzo fajne zdanie o twoim utworze, tylko sobie je tutaj znajdę. Może w tym zwariowanym świecie trzeba po prostu pójść w piosenkę. To było bardzo fajne zdanie o twojej piosence. Tak, że to było takim też zwieńczeniem tego, co dziś powiedziałaś i fajnie, że to wybrzmiało, bo ubrałaś to w taką jedną piękną całość. To też jest instynkt trochę, ale wiesz, rozglądam się, wszyscy widzimy, jak w świecie się kotłuje, ile jest wydarzeń i jak bardzo to wpływa na nastrój wszystkich, to co się dzieje obecnie. Może po prostu trzeba się skupić naprawdę na tym, żeby tworzyć, nie wiem, tak sobie pomyślałam, tworzyć te banalne pioseneczki, tak? Które jednak mają taką moc, niezwykłą moc sprawczą. Mam nadzieję, że tak będzie, ale ja wiem, jak na mnie muzyka wpływa. Piosenka po prostu zmienia nastrój jakby twojego świata. Jest takim, ta ścieżka dźwiękowa i to, czego słuchasz, naprawdę no, może cię w różne kierunki wynieść. Ja może się na tym skupię. Tak sobie pomyślałam, że może to jest w jakiś sposób ścieżka mojego przeznaczenia. I tak będę to po prostu sobie kontynuować, bez po prostu rozmyślania, jakby dokąd mnie to zaprowadzi. Tam się dam zaprowadzić, po prostu zobaczymy, w którą stronę gdzieś to mnie zaniesie, nie? Użyłeś słowa banalne. Bardzo mi to nie pasuje do tego, do twojej twórczości. Ale wiesz, no, jakby stosunkowo piosenka, no czym jest piosenka? To jest taka miniatura, ale powiedziałam, że to jest jakby tak paradoksalnie nic, to jest paradoksalnie błahe. Ale z drugiej strony, jakby spójrz, jakby muzyka to jest taka dziedzina sztuki, która no totalnie wpływa na nastrój ludzi, nie? No, to jest całkowicie. I myślę... Dla mnie bardziej niż rzeźba. Tak. Jakby kocham w ogóle, podziwiam, kontempluję sobie rzeźby, powiedzmy, tak? Ale muzyka jest tym, co ci wjeżdża w ciało natychmiast, tak? Ale właśnie to się zmienia, bo są nanosłuchacze, którzy są określeni, że ta muzyka jest tylko tłem i ona nie dostarcza im często jakichś konkretnych emocji, zwłaszcza w młodym pokoleniu. To są już jakby badania. Tak, dokładnie tak. I jakby jest to, że muzyka dla nich jest tylko częścią. To jest jak z socialami. Oni jak oglądają TikToki i tam leci muzyka, to często ta muzyka jest tylko dodatkiem do tego, co oni widzą. I to jest też trochę problemem dzisiejszych czasów, że na przykład ja muzyka, kiedy słucham albumu, utworu, to staram się, żeby ona przenikła we mnie, że jeżeli wtedy tak się dzieje, kiedy ja bardzo staram się to interpretować, to wiem, że warto na to zwrócić uwagę.
I dla mnie to jest coś więcej niż tło, coś więcej niż tylko piosenka. Tylko widzisz, ty szukasz takich jakości, tak? Szukasz czegoś, co cię zmieni. I ja jako odbiorca, prawdopodobnie, tak z tego wynika, co mówisz, jako odbiorca też, wiesz, idę z teatru na koncert, do galerii, szukam kontaktu ze sztuką po to właśnie, żeby coś to we mnie zmieniło. Szukam tego ruchu, szukam, nie wiem, chcę odbyć jakąś podróż dzięki sztuce, która wprowadzi mi jakiś w środku ruch, która mi coś zamiesza, jakby mnie w jakiś sposób przetransformuje. Może nie każdy ma taką potrzebę? Tak. A może po prostu jest tak, że stykamy się teraz, wiesz, z taką masą w ogóle produktów za przeproszeniem, bo to niektóre rzeczy to są po prostu produkty, to nie są przejawy sztuki, nie? Trzeba to też umieć jakoś odróżniać. Ale to wiadomo, to co jest skonstytuowane, to już nie jest nasza sprawa, bo to ludzie o tym w jakiś sposób też decydują, nie? Dokładnie. Chociaż zawsze jest to takim elementem, kiedy myślisz sobie, dlaczego, jak idziesz na koncert i jest jakiś super zespół i widzisz, jak tylko ludzie przychodzą, żeby nagrywać relacje z tego, że rzadko kiedy... Mam znajomego, który jest dziennikarzem i on mówi, że nie chodzi na koncerty, bo go to męczy. Jak on idzie i chce posłuchać, to tylko ludzie przed nim albo rozmawiają, albo nagrywają relacje. Że on w ogóle nie jest w stanie doświadczyć. Jeżeli jest koncert siedzący, to mówi, idzie na koncert siedzący. Ale te stojące nie chodzi po prostu świadomie. Bo mówi, że to dla niego nie jest już koncert, bo ludzie psują to, co jak on to odbiera. No tak jest, ale artyści też mają prawo, wiesz, zarządzać tym eventem, bo są trochę mistrzami ceremonii, mogą jakby poprosić o to, żeby tego nie robić. Zdarzało się to na koncercie. Zdarzało się, czy Florence nie prosiła o to, żeby właśnie nie używać telefonów komórkowych, nie pamiętam. Ale czasami się to zdarza. No wiesz, tak jest, jakby żyjemy w takiej dużej cyfryzacji i w takim ogromnym też jakby rewolucyjnym momencie, jeśli chodzi o postęp technologiczny. No musiałby nastąpić jakiś poważny blackout w konsekwencji burzy geomagnetycznej na Słońcu, żebyśmy po prostu wrócili do życia sprzed cyfry, a to się oczywiście, znaczy nie mogę powiedzieć, że oczywiście nie wydarzy, nie życzę nam tego, ale może tak jest. Tylko widzisz, to jest pytanie o to, wiem do czego ty zmierzasz, o to na ile my jesteśmy obecni w danym doświadczeniu. I to jest, widzisz, to jest decyzja każdego z nas, nie? Czy ty idąc na koncert, chcę, byłam teraz w Paladio na PJ Harvey. Super. Czy ja chcę, wiesz, być tam i czy właśnie sobie zapisywać te, jakoś, czy relacjonować to światu? To jest indywidualna super decyzja. Przeczytałem o tobie alternatywna wizjonerka. Faktycznie tak jest? Nie, kto to napisał? Moja mama? Nie, to jest moja mama. I to jest w ogóle dostępne. Jest to napisane, jakby sprawdziłem, czy to jest dobre źródło. Wszedłem na jedną z platform streamingowych i tam było napisane przy jednym z albumie to. Właśnie alternatywna wizjonerka. Wow. Jak ja się z tego wyplączę? Nie mam nic do powiedzenia, bez komentarza. Okej, dobrze. Ale wiesz, to było w komentarzu na YouTubie gdzieś, tak? Nie, to jest jeden z serwisów streamingowych, gdzie jest dostępna twoja płyta. Tak? Tyle podpowiem. Okej. Okay. Alternatywna wizjonerka. Ale nie wiedziałam. Sprawdzimy to. Sprawdzimy to. Wiesz, chciałam jedną rzecz dodać a propos koncertów, wiesz, bo mogę na chwilę wrócić jeszcze? Bo jakoś mnie wzrusza w ogóle ten akt chodzenia na koncerty i zadziwia w jakiś sposób. Znaczy, przez lata, kiedy zagrałam setki koncertów i sama tak naprawdę je inicjowałam też w jakimś sensie, bo to jest niezwykłe doświadczenie, to ja się zastanawiałam, jak to się dzieje, że ci ludzie w ogóle chcą w tym czasie być na koncercie i jakby tak wspólnotowo uczestniczyć, nie? W takim wydarzeniu. I pytałam ludzi o to właśnie, dlaczego tak były osoby, które po prostu przyjeżdżały na co drugi koncert, na co każdy. No i wiesz, i wydaje mi się, że ludzie szukają w ogóle interakcji z innymi, wiesz? W sensie, że z ludźmi na koncercie? Tak. Okej. Okay. Szukają w ogóle, chcą być w stadzie. W jakimś takim, chcą być wśród swoich w jakimś sensie. To jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że przykładowo twoja muzyka potrafi połączyć kilka osób i oni dzięki temu tworzą jedną całość podczas tego koncertu. A może jest tak, że ludzie się czują w ogóle jakoś samotni też i jakby
wiesz, szukają tej wspólnotowości na różne sposoby, nie? To bardzo fajnie, że możesz im to dać. I zakładam, że tak będzie w przypadku twojej płyty. Czy możesz powiedzieć więcej coś o płycie, która nadejdzie? Bo harmonia jest takim smaczkiem, jakby kiedy już tego słuchałem, to oczywiście mam niedosyt. Niedosyt, dokładnie tak. To jest to słowo. Co będzie dalej? Co możesz dziś dalej powiedzieć? Już o płycie, o tej twojej płycie. Ja już tylko powiedziałam właśnie o tym, że to będzie opowieść, moja osobista opowieść z perspektywy jednak dziewczyny, która ma 38 lat już, nie? Jakby pierwszą płytę wydałam w wieku 27 lat i teraz tak, to co mogę powiedzieć jakby z perspektywy dziś, dnia dzisiejszego, to, że na pewno czuję się lepiej niż dekadę temu, tak psychicznie, w takim psychologicznym sensie, jakby twardo stąpam po ziemi, lepiej stawiam granice, lepiej korzystam z życia, nie? I to jest, i to w sobie lubię. I w ogóle jakby przyglądam się temu, co się dzieje i w tym uczestniczę, super. Wiesz, nie mogę podać o piosenkach, bo to jest, jak wiesz, chcę zatańczyć architekturę. Okay. Tak, jestem w procesie. A będą jakieś duety? Myślisz no właśnie, wiesz co, ja jestem jakaś taka właśnie daleka od duetów, ale wiem, że... Ludzie to lubią. Że ludzie to lubią i też sama byłam zapraszana właśnie do takich kooperacji, ale jakoś tak w tej swojej historii, opowieści na razie nie czuję, wiesz, tam miejsca, wiesz, czy to jest twoje po prostu? Tak, na takie super... Ale zobaczymy, bo może byłoby super, nie wiem, zagrać taki koncert, w którym będę gościć jakichś artystów, których kocham, cenię. I zobaczymy, pomyślę. W przyszłym roku. Super. Tak. A powiedz mi, bo powiedziałaś o tym, że lepiej się czujesz niż 10 lat temu. Tak. To znaczy, że wracasz do swoich starych utworów? Nie. Nie? Okej. Okay. Ale jak mam wracać? W sensie, czy wracasz, czy że słuchasz, czy nie, sięgasz? Nie. Nie ma... Okej. Okay. Nie ma już miejsca w tobie na nie? Czy, że... Nie, one są... Ja jestem nimi tak naprawdę w jakimś sensie. Ale to jest tak, że nigdy gdzieś przez przypadek usłyszę. Ostatnio chyba słyszałam Żurawie, Origami. Nie będę właśnie, czy Żurawie, czy Melodię Ulotną, ale pomyślałam sobie, że wow, minęło tyle lat, że w sumie dobrze znoszą próbę czasu te piosenki. No jednak, wiesz, no one się jakoś trzymają. Tak sobie myślałam, że to jest ekstra. Ale też to jest moja opinia. Ktoś może mieć zupełnie inne zdanie na ten temat. Ale ja myślę sobie, że one mają coś w sobie takiego, co pozwala im, wiesz, jakoś nie wiem, no ten czas dobrze przetrwać. Okay. No super, cieszę się. Ale wiesz, jakby albo się oglądasz za siebie, się przyglądasz temu, co było. Albo patrzysz, no wiem, albo patrzysz przed siebie, to też nie jest do końca obecność, nie? Okej. Okay. A właśnie z ciekawości sprawdziłem, jak działa Google o tobie. Jak zrobiłem incognito i wpisałem Mela Kotelu, to wiesz, co pierwsze było? Nie. Harmonia. Naprawdę? Naprawdę. Jak wpisałem w Google, zrobiłem incognita tryb i wpisałem Mela Kotelu, to od razu się pojawiła harmonia. Ale no. A później były jakieś inne rzeczy. Ja myślałem właśnie, że będzie Melodia Ulotna, czy będzie Żurawie Origami. To znaczy, że twoi fani naprawdę bardzo już czekali na nowe. I kiedy widziałem na YouTubie, że jak dostawałaś już jakby opinię o tym, że Mela wróć, właśnie, że cieszę się, że coś nowego. Jak to wyglądało, kiedy jeszcze nie było tej premiery? A kiedy już po tej premierze wspłynęły do ciebie głosy tego, że jest, to już jest to? No właśnie cieszy mnie, jakoś wzrusza właśnie taki feedback, że były osoby i są osoby, które czekają na nowy materiał. To ekstra, bo to jest też w jakiś sposób no jakoś tak uskrzydlające. No i wiesz, no jest jakiś sens robienia też tego. No tak. Nie? No wiesz, bo trochę tak minęło, no, 5 lat, mówimy o płycie twojej, która tutaj była, tak. 2018. No i wiesz, 5 lat minęło. Twoje fanki, twoi fani dorośli gdzieś dalej, nie? I ciężko jest utrzymać to, żeby oni byli przy tobie, żeby zostali. No i właśnie jak osoby, które w 2012 roku ciebie słuchaj, czyli 11 lat temu, czyli może ktoś być, kto ma teraz 25 lat, czyli 11 lat temu miał 14 lat i załóżmy słuchał twojej muzyki. No, tak. Czy dziś, czy na nowej płycie będzie dalej mógł być twoim fanem? Czy zabierasz go gdzieś dalej, że załóżmy odbiorca z tobą dorósł? Czy pójdzie z tobą dalej? Jak I myślisz? To jest wielkie pytanie. To jest wielkie pytanie, na które odpowiedzi nie znam. Ze słuchaczami dorastamy razem, nie? Może się gdzieś spotkamy na kolejnych etapach drogi, a może nie. To tak jak, wiesz, ze znajomymi.
Czasami czy z przyjaciółmi nawet, na pewnych etapach życia jesteś z kimś bardzo, bardzo blisko. No ale potem, a ludzie się naprawdę zmieniają i to, co odróżnia nas, to są inne doświadczenia, na przykład życiowe, inne cele, kierunki i tak dalej, nie? Więc różnie to może być, ale myślę sobie, że jeżeli ja będę strażniczką tego, żeby ten sygnał, który ja daję w tych piosenkach, w tej muzyce, żeby on był jakby tą moją taką najgłębszą autentycznością, to ja wierzę w to i jakoś mam zaufanie do tego, że przyjdą słuchacze, osoby, które właśnie w podobny sposób świecą. Tak o tym myślę. Mhm. No bo też bardzo dużo twojej twórczości było właśnie poświęconej miłości, trudnej miłości, czy tej miłości, o której wszyscy marzymy. Dziś, kiedy słyszałam utworu Harmonia, mam wrażenie, że idziemy już trochę w innym kierunku, że już miłość jest i czuję, że ty jakby tutaj odnalazłeś szczęście i idziesz teraz po więcej, no właśnie Harmonia. Tutaj też słychać, że ty bardziej stawiasz na dźwięki, na to, żeby ten twój zespół pięknie tam wybrzmiał. Są tam solówki. Więc to jest też niesamowite. Wydaje mi się, że projekt Astronomia Poety też bardzo dużo ci dodał, jeśli chodzi o to, o warstwę muzyczną. Tak. Że one teraz pięknie po prostu ze sobą przenikają. No i to było też dla mnie spotkanie z Bartkiem Wąsikiem, czyli 1/4 kwadrofonika. To też było dla mnie o tyle ważne spotkanie, że my się zaprzyjaźniliśmy ze sobą. Ja też odzyskałam jakąś taką swoją, moim zdaniem, pierwotną moc. Dzięki temu, że troszkę to środowisko się przebudowało wokół mnie, ale też jakby ze sprawą też tego, że ja się przebudowałam w jakimś sensie. I teraz tak... Chciałam powiedzieć o tym, kto nagrał ten utwór, Harmonia, bo to są wszechstronni instrumentaliści. I był to właśnie Bartek Wąsik na fortepianie, na pianinie właściwie w tym utworze, Michał Pepol na wiolonczeli, Michał Drozda, gitarzysta basowy, ogarnął basy, Marek Dziedzic, producent utworu. Zresztą wieloletni współpracownik, to jest trzeci album, przy którym pracujemy razem, nagrał gitary. I Marcin Łanowski, którego niezwykle cenię od zawsze, gra na perkusji. Stworzyliśmy w ogóle klip do tego utworu. Tak, został on zrealizowany przez Bartosza Naraska. I chcieliśmy pokazać po prostu zespół, też tak, ekspresję zespołu. Ekspresję, z jaką po prostu ten utwór jest grany przez osoby ludzkie. Operatorów instrumentów. Żadne komputery. Tak, no właśnie. Ten czynnik ludzki, wiesz, jakby to wszystko, co się dzieje, czy ta rewolucja technologiczna i to, że wiesz, to AI nas tak wynosi w ogóle jakieś nowe przestrzenie i ludzie się tego boją w jakimś sensie, czy mają po prostu wiele obaw z tym związanych. To jest ciekawe, bo uwaga, tutaj moim zdaniem, tak powiem w dużym skrócie, bo to jest o teledysku trochę, o tej piosence i o tej płycie, co właśnie odkrywam. Czyli uwaga, efekt jojo do tego, co się dzieje w technologii, z tym AI i tak dalej. Czyli to jakby zwrócenie swojej uwagi ku czynnikowi ludzkiemu. Bo jednak my jako homo sapiens mamy tę właśnie unikatową taką możliwość tworzenia sztuki wynikającej z doświadczeń. Ja wiem, że jest wiele osób, które właśnie tłumaczą mi też i wiele rozmów na ten temat odbyłam, że programy komputerowe będą się specjalizować, będą coraz lepsze i będą się zbliżać że to będzie nie do odgadnięcia, ta różnica między człowiekiem a nie człowiekiem. A ja sobie myślę, że to, co mnie właśnie interesuje, to człowiek. I też naukowcy, ale też specjaliści właśnie w dziedzinie technologii jakby wieszczą, że za parę lat może być taka sytuacja, że będziemy po prostu płacić ogromne też pieniądze za to, żeby pójść do restauracji, w której będziemy mieli obsługę ludzką. Tak, i że to będzie takie wyjątkowe. Dobro luksusowe już. I tego będziemy chcieć. No nie wiem, dla mnie po prostu myślę sobie, że tak, że fajnie jest pokazywać w ogóle człowieka, nie? To jest wszystko ciekawe w ogóle, że nasze tkanki, kości, krew. Ręce zmieniają wszystko, nie? Nasze ciało, jak widzimy to, kiedy się zmieniamy. Teraz w takim robocie, tak jak ta Sofia, która może mieć codziennie inną twarz. Jaka Sofia? No ten robot, który jest najpopularniejszym robotem na świecie. A! Ona jest chyba z Korei i z Hongkongu, tak, Hongkong. No to
ona jakby jest popularna, odwiedza programy rozrywkowe, jakby jest tak zaprogramowana, że jest w stanie odpowiadać ci, wow, że ty coś do niej powiesz i ona ma jakieś tam, jest zaprogramowana bazę wiedzy i ona od razu odpowiada. I polecam w ogóle, jest chyba odcinek Kobieta na krańcu świata z Martyną Wojciechowską i ona właśnie do niej pojechała i właśnie tam było o tym, że te twarze się zmieniają. Jest taka wielka półka i ona ma różne twarze i zmienia sobie kolor oczu, więc nieźle. To jest trochę wiele, ale można po prostu w to wpaść, nie? Jak już się gdzieś zacznie. To ciekawe jest. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe i myślę, mam nadzieję, że to prędko nie przyjdzie, bo mnie też interesuje człowiek, nie wyobrażam sobie rozmawiać z robotem tutaj. Cieszę się, że właśnie oboje jesteśmy ludźmi i że mamy emocje i rozmawiamy o tych emocjach i to myślę, że jest też fajne i myślę, że ciężko będzie to po prostu zastąpić. I wiem, że ciąg dalszy naszej rozmowy na pewno nastąpi. Bo tego sobie życzymy. Tak, w przyszłym roku porozmawiamy. A jeszcze chciałam o teledysku powiedzieć ostatnie zdanie, że bardzo podoba mi się twoje tam to aktorstwo, twoja plastyczność, jeśli chodzi o ręce, te białe rękawiczki, kiedy ty tam oczy robisz sobie takie oko i patrzysz jak przez lornetkę. A luneta to jest też. Jest luneta, tak. Więc to też bardzo fajnie było ciebie zobaczyć w tej... I tutaj to jest znowu, co powiedziałeś, człowiek, czyli ruchy, ciało. To było fajne. No właśnie, tutaj chciałam tylko wspomnieć wspaniałą osobę, którą poznałam właśnie przy okazji też harmonii, bo to jest też wszystko o spotkaniach, czyli Agę Konopkę. I Aga Konopka jest choreografką, reżyserką ruchu i Aga też jakby troszeczkę wykonałyśmy pracy z ciałem. No, super spotkanie, w ogóle też niezwykła kobieta i ja bardzo się cieszę właśnie z tego, że taka piosenka była po prostu pretekstem do naszego spotkania i do poznania się. Cieszę się. Bardzo miło było Cię tutaj gościć. Dziękuję. Czekam na więcej. I leć. Niech Twoja melodia dalej leci pięknie w świat. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.